más, dlatego na raz to się czuł przywiązany i przynależny. Mimo że malował paryskie zaułki, dworce, bistra, bary i tak dalej. Co do tego, co w pytaniu padło Józio, ja też odruchowo mówiłem o Czapskim Józio. Jakkolwiek no, było to może pewne nadużycie, ale w domu zawsze o Czapskim mówiło się Józio i w listach, które pisał, tak się nieraz podpisywał, więc to było w gronie kapistów przyjęte ogólnie, w odróżnieniu od Jaremy, którego nazywano Józkiem. Także jedno. Ale